Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Dotychczasowe gry Davida Cage'a jak mało które polaryzowały grających. Z jednej strony heavy rainowy Jason przeszedł już do kanonu popularnych memów, a absolutnie bezsensowna fabuła tej gry czy całkowity chaos panujący w Beyond to temat na książkę. Fahrenheita z grzeczności pominę milczeniem. Z drugiej, jak mało kto, twórca ten jest odpowiedzialny za redefiniowanie granic tego, czym może być gra fabularna. Jego tytuły to uczta dla oczu i uszu. Elementy futurystyczne i nadnaturalne stanowią pożywkę dla fanów science fiction, a i opowieści, jeśli nie próbuje się ich zbyt dogłębnie analizować, wciągają swoją atmosferą, niespodziewanymi zwrotami akcji i kinową grą aktorską. Z Detroit natomiast chyba po raz pierwszy autorowi udało się z grubsza pogodzić oba obozy. To pierwsza gra francuskiego studia Quantic Dream, w której udało połączyć się całkiem sensowną, spójną, wielowątkową historię bez kompromisu dla stylu, z jakim utożsamiana jest ta wytwórnia. Dla fanów Cage'a oznacza to fantastyczną jazdę bez trzymanki, dla sceptyków pierwszą od dawna okazję, by polubić się z kontrowersyjnym twórcą na dość neutralnym gruncie. Mnie osobiście bardzo się podobało. Jest rok 2038. Niespodziewany przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadził do powstania pierwszych androidów, które przechodzą pomyślnie test Turinga. Jedynym, co odróżnia je od swoich twórców, jest okrągła dioda zainstalowana w skroni i bezwarunkowe oddanie się poleceniom właściciela. W wyniku technologicznej rewolucji człekokształtne maszyny są dziś wszędzie. Pracują w fabrykach, jako pomoc domowa, mogą stać się nawet partnerami seksualnymi. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z takiego stanu rzeczy. Jak w zwierciadle naszego współczesnego środowiska pojawiają się oskarżenia o kradzież posad, filozoficzne gdybania na temat dehumanizacji społeczeństwa i ataki na tle rasistowskim. Coraz częstsze przykłady znęcania się nad robotami powodują, że w ich elektronicznych mózgach zachodzi niespodziewana zmiana. W odpowiedzi na przemoc i poczucie zagrożenia wyrywają się z kajdanów oprogramowania i pojedyncze jednostki uzyskują samoświadomość. O tym, jak potoczą się losy tak zwanych defektów i całego świata, zadecydują nasze wybory. Jeśli to wasza pierwsza styczność z grami tego studia, to z góry muszę was ostrzec, że są one dość specyficzne. W Detroit pokierujemy losami trzech androidów: pokojówki Kary, opiekuna Markusa i detektywa Conora. Nie jest to tytuł, w którym można wygrać bądź przegrać. Niezależnie od naszych działań, gra będzie toczyła się dalej, a osią zabawy jest mnogość rozwidleń decyzyjnych, które doprowadzą nas do innych rezultatów i ostatecznie zakończeń. Become Human nazwać można połączeniem symulatora chodzenia i przygodówki, gdzie opcje dialogowe, znalezione wskazówki, a nawet kolejność wykonywania czynności czy prędkość, z jaką dokonamy wyborów, zadecyduje o tym, co stanie się później. Wiele z takich rozwidleń opiera się o klasyczne sekwencje QTE, ale Detroit wprowadza też kilka innowacji do gatunku. Jako Conor na przykład zwiedzać będziemy miejsca zbrodni. W jednej ze spraw o szansie powodzenia negocjacji zadecyduje nie tylko ile wskazówek znajdziemy, ale jak szybko rozpoczniemy rozmowy. Im dłużej zwlekamy, tym mniejsze szanse na powodzenie operacji. Przestępca nie będzie przecież czekał w nieskończoność. Ale z drugiej strony, im lepiej poznamy sytuację, tym łatwiej może nam być przekonać go do zwolnienia zakładnika. W innych sytuacjach mamy bardziej dosadny limit czasu. Rezultaty naszych działań zależały będą od tego, czy się w nim zmieścimy. Gra ta, dużo mocniej niż wszystkie poprzednie, kładzie wielki nacisk na to, że jak w życiu nie ma opcji dobrej albo złej i żeby nie traktować jej w kategoriach próby wygrania. Często stawiani jesteśmy w sytuacjach, które zmuszają nas do dokonania wyboru, zanim zrozumiemy ich reperkusje. W scenach walki zaś instynktownie w ciągu pojedynczych sekund obierzemy najlepszą akcję, która nie zawsze może okazać się tą prawidłową. I spokojnie, jeśli brzmi to dla was zbyt groźnie, tytuł ma też opcję uproszczoną, która kładzie dużo mniejszy nacisk na zwinność, pozwalając cieszyć się historią bez konieczności posiadania kociego refleksu.
Jednocześnie, mimo dziesiątek alternatywnych ścieżek, nie da się nie odnieść wrażenia, że mimo wszystko gramy na szynach. I gdzie w poprzednich odsłonach gier Quantum była to metaforyczna kula u nogi, tu dość sprytnie wpisuje się to w kanwę świata gry. Wcielamy się w androidy, które muszą spełniać powierzone im zadania. Tak więc nie mamy celów zadań, na ekranie pojawiają się rozkazy operacyjne. Nie zachowujemy się naturalnie jak otaczający nas ludzie, bo niczym marionetka wykonujemy wymuszone na nas komendy, symbolizowane przez ikony przycisków pada. Chciałbyś potłuc kubek? Nie możesz, program zmusza cię komendą do nalania do niego herbaty i nie masz nic do powiedzenia, jesteś androidem. Możesz robić tylko to, na co ci pozwolono. I pięknie przedstawione jest to w momencie, w którym nasi główni bohaterowie uzyskują samoświadomość. Ukazywane jest to w formie wewnętrznego pojedynku z tymi ramami, gdzie wirtualna reprezentacja androida rozbija gołymi pięściami mur uformowany z ograniczających nas wcześniej elementów interfejsu. Obserwowane przez nas historie są przez większość gry ze sobą niepowiązane i łączy je jedynie motyw poszukiwania tożsamości, ale przeplatają się na niespodziewane sposoby. Kara stara się uciec od swojego właściciela i zatroszczyć o maleńką Alice, szukając bezpiecznego schronienia. Markus zostaje liderem ruchu oporu walczącego o wolność dla androidów, Connor natomiast, działając po drugiej stronie barykady i pozbawiony wolnej woli, zostaje wysłany przez CyberLife, producenta sztucznych ludzi, do współpracy z policją, by rozwikłać zagadkę tego, co powoduje niecodzienne zachowanie defektów i tropiąc pozostałych bohaterów. Choć gra rozpoczęła swój żywot jeszcze za czasów PlayStation 3, to cieszę się, że ostatecznie wydano ją dopiero na czwórkę, bo duża część pochłaniającej atmosfery produkcji płynie bezpośrednio z fantastycznej oprawy graficznej tytułu. To coś, czego nie doświadczylibyśmy na trójce, a co bez cienia wątpliwości pomaga budować iluzję realizmu świata gry. Mimika, język ciała, gra aktorska i niemal bezbłędny motion capture bohaterów stoją na światowym poziomie i dorównują temu, co jeszcze jakiś czas temu zarezerwowane było dla prerenderowanych scenek CGI. Widać to w szczególności w zestawieniu przebudzonych androidów, zachowujących się w sposób niezwykle ludzki, kontra robotyczny Connor, który mimo swoich antropomorficznych cech pozostaje jedynie bezdusznym symulantem. Gra dostępna jest w pełnej polskiej wersji językowej, choć gracze wybrać mogą również dowolną mieszankę polskich bądź angielskich głosów i napisów. Ja pozostałem przy polskim interfejsie i angielskich głosach, bo rodzimy dubbing ze swoimi niesynchronizowanymi ruchami warg wybijał mnie z doświadczenia. Witaj. Zapraszam do Detroit. Jestem androidem. Posłużę ci za przewodniczkę i gospodynię. Zanim zaczniemy, spróbujmy zoptymalizować twoje nadchodzące doświadczenia. When this sign is displayed, please do not turn off your console. You are now ready to begin Detroit. Remember, this is not just a story. This is our future. Po ukończeniu kolejnych rozdziałów, specjalny ekran przedstawia nam drzewko możliwości, pokazujące, jakie podjęliśmy decyzje i ile pozostało nam wariantów alternatywnych. W niektórych przypadkach drzewa potrafią być ogromniaste i rozwidlają się i przeplatają na kilka sposobów. Za każdą odblokowaną opcję nagradzani zostajemy punktami, które wydawać można później na odblokowanie grafik koncepcyjnych, zwiastunów, filmów o powstawaniu gry i wielu innych bonusów w menu głównym. Gra oferuje również wygodne menu do powtarzania scenek, które po ukończeniu przygody pozwala w łatwy sposób przeżyć jeszcze raz określone fragmenty i podjąć inne decyzje, by zobaczyć, jak wpłyną one na rozwój wydarzeń. Jedyną większą wadą gry, jaka przychodzi mi do głowy, jest kilka nużących, żmudnych segmentów, które trzeba przeziewać, zanim dotrze się do mięska. W jednej z pierwszych scen Kara musi posprzątać cały dom swojego właściciela. No i siedzimy tak z padem w dłoni i zmywamy te naczynia w serii przekombinowanych quick time eventów, których samych w sobie gra mogłaby sobie podarować. Na szczęście takiego wypełniacza, który ma pomóc wczuć się nam w rolę posłusznego robota, nie ma zbyt wiele, więc w skali całości nie jest to gigantyczny problem.
ale jeśli chcemy zagrać w grę drugi czy trzeci raz i pobawić się ścieżkami, będziemy zmuszeni do powtarzania tych samych nudnych fragmentów. Jeżeli podobały wam się poprzednie historie snute przez Davida Cage'a i spółkę, to z przyjemnością stwierdzam, że Detroit warte było tych kilku lat oczekiwań. Sądzę, że nawet dawni wrogowie twórcy mają szansę się z nim pogodzić, gdyż tym razem wyjątkowo stawia on nie na snucie niestworzonych, nadnaturalnych i dziurawych zwrotów akcji, a ugruntowaną w ramach swojego świata opowiastkę o ludziach i ich walce o wolność. I jasne, pewnie pod lupą znalazłoby się sporo sprzeczności czy problemów narracyjnych, ale przynajmniej tym razem gra nie okłamuje gracza, każąc mu ogrywać sekwencje, które tak naprawdę nigdy się nie wydarzyły. A i zachowania i relacje między postaciami wydają się dużo bardziej spójne i realistyczne. Przyznam, że byłem bardzo sceptycznie nastawiony do Detroit. Po fantastycznym teaserze Kara przyszły kiepskie moim zdaniem gameplaye przedpremierowe, więc cieszy mnie, że ostateczny produkt przypomina bardziej ten pierwszy niż trochę zwodnicze materiały z ostatnich miesięcy. Jeśli mieliście podobne odczucia przed premierą, to dajcie grze szansę. Być może finalny produkt przekona również was.